Witam serdecznie w magazynie czwartej kolejki pierwszej ligi FOPA. Zaczynamy od spotkania bez Fertilio kontra Musashi. Baszczyk daleka piłka. Sesku zgrywa do Natsu i strzał obok bramki. Chwilę później Natsu. King James, Natsu, Baszczyk. Sidor blokuje strzał. Później broni Alex przy kolejnej dobitce. Bramkarz już bez szans. Natsu na 1-0 dla Vespert Lilio. Rzut rożny, Baszczyk dośrodkowanie. Hukacz wygrał główkę. Sidor wybijał. Natsu do Huberta i Hubert po krótkim 2-0. Sesku ślizgiem do Murzyna. Murzyn prostopadła górą na swojej stronie. Hubert biega w pole karne. Zamieszanie Sesku do Pustaka. 3-0. Baszczyk, Sesku. Hubert. Baszczyk ponownie biega w pole karne. Podaje. Jeszcze Hubert powalczył o piłkę. Anal Terror wybił. Hubert do Kaisermana i do pustej. Kaiserman 4-0 dla Vespertilio. Baszczyk. No i mamy karniaka dla Vespów. Baszczyk wykonawcą. Baszczyk również egzekutorem skutecznym. 5-0. Co dalej? Nie koniec. Hubert. Dobry Mujin. Baszczyk. Natsu. Fajna akcyjka. 6-0. Kaiserman, Natsu, Baszczyk, Hubert, jeszcze Baszczyk, ponownie Hubert. Broni bramkarz, dobitka nieskuteczna. Szczęście po stronie Musashi. Jeszcze jedna akcja. Natsu. Nenon stracił piłkę, Kaiserman, ponownie Natsu, strzał, słupek. 6-0, tak się skończył pierwszy mecz. Sesku. Baszczyk, Natsu, Hubert, Sesku. Ładnie, no Natsu i spokojnie. 1-0 dla Vespert Lilio. Baszczyk. Wygrywa główkę Natsu. Sesku, prostopadłe podanie do Natsu. Natsu ładnie się obraca z piłką. Drugi raz. Broni bramkarz Hubert. I spalony. Co dalej? Hubert. Sesku. Wygrywa główkę Baszczyk. Bądź inny zawodnik. I obok Daniel Aczek. Strzał, dobitka Huberta. Skuteczna. Akcja Musashi. Strzał broni Kalosz z małymi problemami. Johnny. Załatwo Misugi. Kalosz broni. Jeszcze pierwsza połowa drugiego spotkania. Baszczyk. Pole karne do Ceska. Hubert. Jeszcze Natsu spokojnie. 3-0. Proszę mi wybaczyć głosy. Słychać różnicę. Ale choroba nie śpi. King James. Kardasz. Ciacho. Sesku, słupeczek. Anal Terror traci piłkę na rzecz przeciwnika. Natsu do pustej. 4-0. Tak się skończył drugi mecz. Dwa pogromy mistrza. Narbon Club Limitless. Slim. Dobrze, tam jest Kamil. I Kamil wykorzystuje dogodną sytuację. 1-0 dla Narbonów.
Limitless. Javid do Lecha. Bosman, strzał. Pastuch, spokojnie. The Flame wybija. Końcówka spotkania. Bosman, Johnny, Gringo. Polkarny strzał. Na takie strzały Pastuch nie nabiera się. Rzut wolny dla Limitless. Boski Tomasz, Pastuch na rzut rożny. Piąta minuta. Daleka piłka wygrywa Dodgers. Slim. Przepycha się. Cały czas utrzymuje się przy piłce. Fajtek. Strzał broni Paramisiak. Kamil. Również Paramisiak. Jeszcze Nupek. Wygarnął. I z tego później mogła się zrodzić kontra Limitless. 20 minuta spotkania. Dodgers spokojnie, ładnie się obrócił. Strzał jeszcze lepszy. 2-1-0 dla Narwon Club. Bosman, Lech Paddy, Johnny ładnie do Javida, Bingo, strzał i gol dla Limitless. Nupek, Olekun, The Flame, Nupek, ponownie on. Kmieciu traci piłkę, Dodgers ładnie wszystkich oszukał. Faul! No i w taki sposób. Limitless. Za chwilę straci remis. A strzelcem Kamil. Narwon Club. Akcja dla nich. Fajtek wygrywa główkę. Ponownie piłka znalazła się pod nogami Fajtka. Strzał. Matbiszi blokuje. Nupek jeszcze. Strzał. Poprzeczka. Szczęście po stronie Limitless. Kamil jeszcze raz. Broni Paramisiak. Tyle. Limitless. Na samym dole tabeli. Narwon Club. 6 punktów. Skill Brazil Tsunami. Sojczan. Trovi. Narzut rożny. Sociant środkowanie, Nowak, strzał, ła, Biluś, dobrze, Sancho, FIFA, net, Jakubek, Sancho, FIFA, net, i wybicie potem zawodników Tsunami, Nowak, Karmel, dobrze, Krystik, Sancho zgrywa, Milosz Tor, dobrze, Tersek, narzut rożny, druga połowa, Adriano, Kubas, Milosztor, strzał, obok bramki, Sojczan, Nowak, Karmel, Nowak, na przebój, ale akcja zakończyła się niepowodzeniem, Jezior, ła, faulowany, Zuzimierz do Sojczana, Sojczan nad poprzeczką. Dużo sytuacji, ciągle bez bramek, Jakubek, Kubas, Milosztor, fajna akcja, Sancho, dobrze gra ciałem, biegnie przed siebie, zamieszanie, karny, wykonawcą Miłosz, no, nie wyszło, słupeczek, końcówka spotkania, Adriano, Chico. Dobre dośrodkowanie. Sancho. Słupek niestety. Aj, Sancho. Drugie spotkanie. Kubas. Pędzi strzał, broni spokojnie. Tercy. Jezior. Bomba prosto w Krystika. Druga połowa. Biluś. Adriano traci piłkę na rzecz Fiftiego i Zielu przejmuje. Jeszcze dogodna sytuacja. Krystik na rzut rożny. 70. prawie minuta. Minuta spotkania. Nowak przejął piłkę od Miłosza. Ładnie wyprowadził wszystkich w pole. Dośrodkowanie Zielu. Strzał za lekki. Kubas. Chico. Sancho. Dobre spotkanie bramkarzy.
Miłosz, Sancho, Adriano, Super Tersek, Miłosz, Trovi, Chico i cała trybuna zawodników Tsunami na linii wybroniła ten remis. 0-0-2, oba spotkania nieczęsto spotykane, ale i tak sytuacji było co niemiara, mecz można było obejrzeć z przyjemnością, mimo bezbramkowego rezultatu. Ajfi do Generała, to jest spotkanie zawsze w plecy kontra FC Ziomy. Kolejna akcja, Mercien, strzał, dobrze Vexio. Mati, Sergio, Marich, Ajfi 1-0 dla FC Ziomów. Tomasz, Mercien. Dobry pomysł. Również dobrze zachował się bramkarz. Jeszcze Generał. I piłka w rękach bramkarza. Ciągle pierwsza połowa to jest. Czas, żeby uruchomił się Gradzik. Strzał, słupek. Oj, było blisko. Ponownie Gradzik bierze sprawę w swoje ręce. Super podanie, magister. I remis 1-1. Ósma minuta spotkania, Generał szuka tam swojego zawodnika, Mercien, bramkarz broni, a później Generał bardzo niedokładnie. Sergio na linii interweniuje klatą po tym strzale Gradzika. Wario, jeszcze Wario, dobrze to wykombinował Mercien, a jeszcze w ostatniej chwili zagarnął obrońca piłkę i dlatego ten strzał taki niedokładny. Dane piąstkuje The Game i pechowa bramka. 1-0 dla zawsze w plecy. Daleka piłka, tutaj mamy magistera. Gradzik nad bramką. Ajfi. Mercien. Strzał. Dobrze bramkarz. Teraz z Ziomy atakują ile mogą. Czy dadzą radę? Zawodnicy zawsze w plecy. Czy bramkarz również popisze się odpowiednimi interwencjami? Ja już wiem. Generał. Dobrze bramkarz. Jeszcze Ziomy, super bramkarz, zawsze w plecy. Kto zna wynik, ten również wie, ale warto obejrzeć. Dobrze bramkarz. Generał jeszcze przed pole karne i spalony. Tyle. I 1-0 dla zawsze w plecy w drugim spotkaniu, 1-1 w pierwszym meczu. Paradise zawsze shut up and play. Famous zgrywa do Wity, bramkarz broni. Wala, kokainowy. Hoj, mały przypadeczek. Nie zagarnął tej piłki Sen Kartan. Dopiero potem. Nate, kokainowy. Strzał, dobrze Zięba. Nate, kokainowy, ponownie. Strzał, obok bramki. 34 minuta spotkania. Nate. Cały czas słapy. Kokainowy. Ni to strzał, ni to dośrodkowanie. Sebo. Sen Kartan. Ziemba. Nasz odrożny. Druga połowa. Paradise. Legiunia obrócił się. Nie stracił. Słupek. Szczęście po stronie słap. Nate. Fajne kuwu. Dobre dośrodkowanie. I tylko zabrakło wykończenia. Wita. Famous, a może by od razu dał strzał, to by się udało. Sen Kartan. Wala. Przypadkowo, ale piłka pod nogami. Gila, strzał. Zięba broni. 84 minuta spotkania. Famous, Legiunia. Motion dośrodkowanie. Wita źle przyjął. Potem jeszcze znowu on.
Grzechu daleko. No i końcówka spotkania, jeszcze Grzechu. Legionia odebrał piłkę 0-0, pierwsze spotkanie. Drugi mecz, tu padną bramki. Wita do Famousa. Wita Legionia, wita. Dobre wyjście Mario Bravo. Next best Famous. Grzechu dobrze, ale potem nieodpowiedzialne zachowanie obrońcy. Legionia 1-0 dla Paradise. Jest to druga minuta spotkania. Witam. Famous. Next best. Konstruuje się akcja Paradise. Saint Cartan. Lempek przejął piłkę. Dobre podanie do Famousa. Famous zabrał się z piłką. Legionia strzał nad bramką. Druga połowa. Lempek. Spójrzmy, co zrobi Motion. A zrobił bardzo dobrze. 2-0. Czas na akcję cichego bohatera tego spotkania. Motion, znany również jako Messi Olsztyna, wbiega w pole karne. No i niczym Leo chciał wykończyć. Nie udało się, ale akcja godna pochwały. Tutaj już trochę mniej godna pochwały obrona. A tutaj to w ogóle 2-1. Ale spokojnie. Paradise wygrywa 2-1 i mamy 4 punkty dla Paradise, 1 punkt dla Suap w tej konfrontacji. Tabela. Zacznijmy może od dołu. Musashi Limitless, mniej punktów niż powołań do kadry. Wespy i Paradise na górze razem z Narbon Club. Czas na Team of the Week. King Kalosz. Ciacho. Na Nielaczek. Kukacz. Motion. King James. Hubert. Kamil. Baszczyk. Dużo wespów w sesku. Nie jest trochę nie za dużo, ale należy się tak czy siak chłopakom. Natsu, dzięki bardzo za obejrzenie magazynu. Wszystkim jeszcze spójrzmy, jak to wygląda na boisku. Całkiem nieźle. Dzięki bardzo, do następnego magazynu. Siema.